Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby go pochwycić w mowie. Posłali więc do niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Dzisiejsza rozmowa w Piśmie Świętym o pieniądzach, o płaceniu podatków, o pieniądzach dla Cezara i o tym, co powinno być dla Pana Boga, wykorzystajmy do tego, żeby powiedzieć o pieniądzach w naszych rodzinach. Jest taki kult, zrobił się własnych pieniędzy. Żona ma własne pieniądze, ojciec ma własne pieniądze, tata ma własne pieniądze i dzieci też mają własne pieniądze. Nie rozróżniają jeszcze dobra i zła, ale mają pieniądze, które dostały od babci. No więc prawda jest taka, po wielu latach pracy z rodzinami widzę, że rozdzielone pieniądze są katastrofą dla małżonków, dla ich budowania wzajemnych relacji. Natomiast dla dzieci to jest, jeżeli dzieci posiadają własne pieniądze, to jest wychowywanie egoistów, którzy nawet jeżeli rodzice potrzebują pieniędzy na jakieś doraźne sprawy, te dzieciaki nie dadzą. Przecież to są ich pieniądze, to jest jasne. A one za to mogą kupić dużo słodkiej wody i chipsy i to wszystko, co niezdrowe.